Siemaneczko, jestem Maksymal, 77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pojedziemy na torze w Krsko. Kupmy sobie olej, ponieważ to mi się bardzo przyda na te pozostałe cykle Grand Prix. Kompletnie zapomniałem o oleju, nie będę tutaj obijał, że nie wiem, że chciałem być pro i jechałem po prostu, wiecie, bez oleju, bo jestem dobry. Nie, po prostu o nim zapomniałem. Jeżeli będę jakiś zaspany, no to być może dlatego, że jestem zaspany. Nie będę już przedłużał tego wstępu, zaczynamy zawody! Jesteśmy już w meczu i mamy bieg drugi. Michael Jebsen Jensen, Krzysztof Kasprzak oraz Matej Żagar, ja spod płotu w kasku żółtym. I teraz rozpocznijmy te zawody od pięknej trójki. I dzisiaj też odejmę punkt za ten półfinał, w którym przywiozłem o jeden punkt za dużo i nie dopasowałem się do tego wyzwania. Dobra, lecimy, lecimy. Gdzie by teraz pojechać? Gdzie by tutaj teraz pojechać? Tędy. Po małej pierwszego wyprzedziłem zawodnika Mateja Żagara. Teraz muszę się bronić. W pierwszych biegach, zwłaszcza, że nie jest odsypane, to jest bardzo ciężko wyprzedzać... Wow! Wyprzedzać po zewnętrznej, ale udało mi się w tym momencie wyprzedzić Polaka w kasku niebieskim. I teraz piękny atak na Michaela Jebsena Jensena. Wyprzedzony Duńczyk w kasku czerwonym. W tym momencie Duńczyk ponownie próbuje odzyskać pozycję, ale ja nie dam się tutaj wyprzedzić w tym momencie. Ajajaj, w tym biegu oczywiście tego punktu jeszcze nie oddam, żeby nie było. Chcę powalczyć o trójkę jakąś, żeby potem móc wejść spokojnie do półfinału. Dobra, lecimy. Czwarte okrążenie zakończone i trzy punkty na koncie Taju Findena. Ostatni przyjeżdża Matej Żagar, Chris Holder, Taju Finden, Thomas Jonasson oraz Bachelor. Dobra, bieg ósmy. Już odsypany troszeczkę musi być. Nie wierzę, że nie. Nie dam się przekonać. Teraz jazda, dajesz motorek. W tym momencie... Wow, 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 wow. Muszę się napędzić po zewnętrznej, więc idealną ścieżkę obrałem w tym momencie. Muszę poczekać jeszcze, aż Bachelor sobie przejedzie. Wow, 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 wow. Dobra, 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 dobra. Słaba prędkość w motocyklu. Muszę wyprzedzić tego białego po małej. W tym momencie jest dobrze. I po zewnętrznej w tym momencie łykam jeszcze Bachelora. I może uda mi się jeszcze napędzić na Chrisa Holdera. Uda mi się? Udało mi się chyba... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Wow, 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 dobra. To nie ten bieg, w którym chyba przywiozę trójkę. Chociaż się nie poddaję, ale będzie naprawdę ciężko nadrobić tak ogromną ilość strat. Niestety nie udaje mi się wyprzedzić Holdera na ostatnim łuku i w tym momencie przywożę dwójeczkę w drugim moim starcie i mam na razie 5 punktów po dwóch startach. Zobaczcie, jak dużo osób ma 5 punktów. To jest naprawdę bardzo dużo osób zdobyło te 5 punktów. Dobra. I teraz tak. Po zewnętrz... Wow, 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 ale tam się zaplątałem. Zaplątałem się strasznie. I teraz... Dobra, oddajmy ten punkt. Nie będę walczył, po prostu będę trzymał to drugie miejsce. Nie będę już atakował Australijczyka w kasku niebieskim. W tym momencie wyrównam rachunki z tymi punktami, żeby już mnie nie męczyły.
Oddajmy sobie ten punkcik, nie będę się napędzał już na Jasona Doyle'a. Pojedziemy parowo, że tak powiem. I teraz tak, gdzie by tutaj pojechać, żeby też nie nabrać takiej prędkości, żeby tego Australijczyka nie wyprzedzić zaraz. Dobra, muszę trochę zdjąć z gazu. I Australijczyk wygrywa ten bieg, ja nie tracę pozycji, tam jeszcze prędkość przez chwilę złapałem. Już myślałem, że mi się uda wyprzedzić Australijczyka, ale na całe szczęście przywożę 2 punkty. 7 punktów po 3 startach. I w tym momencie bieg 14 to Jarosław Hampel, Harris oraz Dzik, zwany również Petersenem. Raczej powinno być to w drugą stronę. Petersen zwany Dzikiem. Bieg 14, zaraz taśma pójdzie w górę. I teraz kto wygra ten bieg? Lecimy, 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 lecimy. Dobra, wyprzedzamy Petersena. I teraz... Wow! Petersen! Ostry wjazd zawodnika w kasku żółtym. I w tym momencie Taiwo Finden musi walczyć. Dodatkowe emocje w tym momencie. Atak na Petersena, przymknięty płot przez Taiwo Findena. Troszeczkę tam stracił panowanie nad motocyklem Brytyjczyk, ale na razie jedzie na pozycji trzeciej. Przywozi ten punkt, atakuje Harrisa i wyprzedza tego zawodnika. W tym momencie atak jeszcze na zawodnika w kasku czerwonym. Czy się uda? Jeszcze jedno kółko. Jest szansa, że Taiwo Finden wyprzedzi. Tak, wyprzedził tego zawodnika polskiego w kasku czerwonym. Taiwo Finden i w tym momencie przymknięta kreda, nie ma szans, żeby gdzieś tam jeszcze się przedarł ten polski zawodnik. Przywozi 3 punkty Taiwo Finden. Bieg 17, ostatni, który będzie przed półfinałami. Dzika karta, Maciej Janowski oraz Andreas Jonsson. Wymieniamy szybko opony i lecimy do biegu, który zaważy, ile punktów będę miał przed zamknięciem tej serii. Maciej Janowski po mojej prawej, dzika karta po lewej, a pod płotem Andreas Jonsson. I teraz ten bieg jest bardzo ważny, jak każdy zresztą. Ale teraz tak, jakby tutaj pojechać. Muszę teraz wyprzedzić połowę wewnętrznej. Chwila, tędy muszę się jakoś napędzić. Chyba, że napędzę się po zewnętrznej. Dobra, jest dobrze. Idź tam, dzika karta pod płot. Muszę jak najbardziej napędzić swój motocykl. W tym momencie Andreas Jonsson może zaraz będzie przeze mnie łyknięty. Teraz prędkość musi być dobra. Przymknięty, nałożony w tym momencie Szwed. I teraz zostaje mi tylko Polak, Maciej Janowski. Gdzieś tam jedzie po mojej lewej stronie. Będę musiał troszeczkę zdjąć z gazu, aby wyprzedzić tego zawodnika po małej. I w tym momencie kolejna chyba trójka na koncie Taiwo Findena. Chociaż jeszcze nie będę tutaj mówił, że trzy przywiozę, ponieważ mogę to jeszcze stracić. Ale chyba nie. Oj, zapewnie się poczułem. Dobra, udaje mi się to utrzymać. Bieg 17 wygrany. I mamy półfinały. Naprawdę tak chcę jechać do końca tego sezonu. Naprawdę jestem dzisiaj w gazie. I teraz półfinał z Holderem, Janowskim oraz Żagarem. Ajajaj, będzie ciężko. Zacznijmy może wyprzedzać od zewnętrznej. Myślę, że to będzie prostsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że tak będzie. Wystartowali. Ten bieg się rozpoczął. I w tym momencie, gdzie się rozpędzi tam Taiwo Finden, gdzie nabierze prędkość. I rozpędzony Taiwo Finden po zewnętrznej wyprzedza już pierwszego zawodnika, ostatni Maciej Janowski, i w tym momencie wyprzedza również Żagara i tym samym zapewnia sobie miejsce w półfinałach. Wow. W tym momencie piękny atak Mateja Żagara na Brytyjczyka. Gdzieś tam musi nabrać prędkość. Piękna prędkość w motocyklu. Nie. Defekt, no nie wierzę. Ajajaj. Defekty w ostatnich dwóch meczach mnie prześladują. Ostatnio i teraz. A ja mam pytanie jeszcze jedno. Co wy robicie? Co to jest? Jakieś ćwiczenia rozciągające czy co?
No nie powiem, jestem troszeczkę smutny, ale no cóż, no. Taki jest ten sport, czasami silnik gaśnie i nic na to nie można poradzić. Niestety mój silnik w tym biegu zgasł. Mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej. Mam nadzieję, że za tydzień pokażę w końcu to złoto, bo w tym meczu byłem naprawdę mega szybki i mogłem to złoto naprawdę przywieźć, ale no niestety się nie udało. No niestety tutaj mój problem jest w tym, że defekty są naprawdę ostatnio u mnie częste i zazwyczaj zdarzają się w półfinałach, tak więc no nie mam nawet szansy zawalczyć o ten finał. No chyba, że ten defekt byłby idealnie przed metą i zdołałbym jeszcze dojechać na tej drugiej pozycji. Ajajaj, no i teraz spadam na siódme miejsce i teraz zobaczmy Hampel, 13 punktów i 18 punktów Jarosława Hampela. I wygrywa jeszcze te Grand Prix. No nieładnie, 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 bardzo nieładnie. W tym momencie trzecie miejsce i mam w tym momencie 11 punktów straty do Polaka na pierwszej pozycji, 3 punkty straty do Duńczyka na drugiej i jeszcze goni mnie Amerykanin Greg Hancock, 106 punktów. Ja na razie na koncie mam, no, bardzo niedobrze, bardzo nieładnie, ale będę walczył, będę walczył. Oczywiście o to chodzi w tym wyzwaniu, żebym w końcu tego mistrza świata nie zdobył i żeby było ciekawie, ale to będzie ciężkie. Nie wiem, jest to możliwe. Nie mówię, że nie. Jeżeli Hampel będzie miał gorsze Grand Prix, to uda się, ale zostaje jeszcze wtedy do pokonania Dzik, który jeżeli Hampel nie będzie zdobywał punktów, to bardzo prawdopodobne, że w te miejsca straconych punktów Hampela wjedzie Dzik i tutaj będzie duży problem. Trzymajcie za mnie kciuki. Następne zawody w Toruniu. Przepraszam, przerwa techniczna. Następne zawody w Sztokholmie i tak. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!